poniedziałek, 4 kwietnia, dzień dobry. Są pewne granice przyzwoitości i dobrego smaku, których na pewno zabrakło organizatorom gali MMA, którzy postanowili zorganizować walkę sobowtórów, prezydentów Załańskiego i Putina. Jakby tego było mało, pieniądze z imprezy miały być przeznaczone na pomoc Ukrainie. Impreza miała odbyć się tutaj, w Opolu, w Stegu Arena, ale prezydent miasta szybko zareagował i nie wyraził zgody na tę imprezę, na realizację, jak powiedział, tego idiotycznego pomysłu. Ponieważ umowa nie była jeszcze podpisana, gala na pewno się nie odbędzie. Jeśli mamy zamiar coś zrobić, warto się zastanowić, czy nie jest to krzywdzące dla innych. Dotyczy to również darów, które dajemy w ramach pomocy. Nie ma to być sprzątanie szafy ze zniszczonych, brudnych rzeczy, czy magazynów z przeterminowanych produktów żywnościowych. Jeśli robimy takie rzeczy, to zastanówmy się, jak byśmy się czuli, będąc po drugiej stronie.